Józefa Bramowska była postacią wyjątkową, niezwykłą jak na tamte czasy. Żona, matka, starka, działaczka propolska, działaczka na rzecz kobiet, propagatorka polskości śląska, dwukrotna senatorka, pierwsza i jak dotąd jedyna w miasteczku śląskim, świetna, charyzmatyczna mówczyni, propagatorka śląskich tradycji, propagatorka stroju śląskiego, czytelnictwa, oświaty, bez problemu nawiązująca relacje z młodszym pokoleniem. Maria Karczewska, która ją miała okazję poznać, nazywa ją kobietą niepospolitą. Bo rodzina Bacz pochodziła z Dolnego Śląska, natomiast rodzina Bramowskich pochodzi z Poznańskiego. Jak się znalazła część tej rodziny w Żyglinie? Nie wiem, bo część mieszkała w Nakle, prawda? Część w Orzechu, w Radzionkowie. Nie wiem, jak się znaleźli. Była chopionką, z wieśniaczką, ze wsi żyglińskiej, spod Żyglina, spod miasteczka z Żyglina, ale też wykorzystywała to, ten swój charakter i zamiłowanie do regionalizmu, na pewno dla celów propagowania tej propolskości i propagowania, przyciągania uwagi. Myślę, że to jej mocno pomogło. Maria Karczewska we wspomnieniu pisze o Bramowskiej z wielkim uznaniem, charakteryzując ją nie tylko jako osobę, ale pokazując jej osiągnięcia i wartości, jakie były dla niej ważne. Józefę Bramowską poznałam na zjeździe gospodyń wiejskich w Częstochowie, a było to w listopadzie 1928 roku. Wśród kilkutysięcznej rzeszy zebranych z całej Polski gospodyń wybijała się jej postać okazałą, wyprostowaną jeszcze mimo podeszłego wieku. Z wyrazistą głową okoloną czepkiem, okrytą luźno zarzuconą chustą według śląskiej mody odwiecznej. Niepodobne było przejść koło niej obojętnie, a gdy zaczęłam z nią rozmowę, ogarnął mnie czar jej osobowości tak bardzo odrębnej, czar jej pięknej mowy, pełnej obrazowych zwrotów i dosadnych, często dowcipnych określeń. Pomyślałam wtedy, oto urodzona przewodniczka bojowa, jedna z tych, które każą się słuchać, ale na złą drogę nigdy nie wprowadzą. Z wsią łączą ją najserdeczniejsze stosunki. Szanują ją tam, lubią i słuchają. Gospodarstwo sami kupili i zapracowali. Nie jest to spadek po rodzicach, jen własny dorobek. Oto jej słowa. Jest w Starym Zakonie opowieść o młodym i skromnym pastuszku Dawidzie, który małym kamyczkiem zabił męża wielkiego i zbójnego, Goliata. I wokoło nas mamy wielu Goliatów, wrogów wiary, dobrych obyczajów, wrogów narodu polskiego. Otóż chcę wam dziś, siostry, dać na pożegnanie do ręki taki kamyczek Dawidowy do walki ze złem, a jest nim nasze staropolskie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wypierajmy się, siostry drogie, tego przywitania, które nas odróżnia od innych narodów. Czemże się dziś w napływie różnych narodowości i religii rozpoznamy, jeżeli nie Słowem Bożym, po któremu pozna Polak Polaka od bieguna do bieguna, od wschodu do zachodu słońca. Obowiązkiem naszym jest szanować stare zwyczaje piękne i pełne uroku, przekazywać je młodym pokoleniom, bo w nich się mieści polskości cecha godna zachowania. A któż, jak nie kobieta polska, ma czuwać nad tym, co sercu drogie? Już te słowa dają pojęcie o duchu przenikającym tę niezwykłą kobietę, która ze skromnej chaty wyrosła na przewodniczącą Związku Wojewódzkiego Polek, liczącego 20 tysięcy członków, i na senatorkę. Imponującym jest fakt, że osiągnęła tak wiele mimo skromnego wykształcenia. Pisze o tym Maria Karczewska. Do szkoły uczęszczała tylko do 12 roku życia. Rzeczywiście bez wykształcenia była, bo to jest fakt. Skończyła tylko bodajże 4 klasy szkoły podstawowej, powszechnej, w 12 roku bodajże życia. Później dokształcała się w ramach, powiedzielibyśmy tak, samokształcenia. Nauczyła się czytać bardzo dobrze i chętnie czytała. Stąd być może jej ciekawość świata. Od dalszej nauki zwolniono ją z powodu choroby matki,
ale dotychczas czyta i kształci się sama. I przez całe życie żałuje, że wyższych szkół nie kończyła. Faktycznie wyniosła, myślę, że z urodzenia swojego, wyniosła bardzo dobre predyspozycje do wymowy. W jakim języku mówiła, trudno mi powiedzieć, ale wiemy, że na Śląsku, zwłaszcza tutaj tym naszym Śląsku rozbarskim, bytomskim, chociaż tam troszkę inaczej to funkcjonowało, mówiono w trzech językach. Po niemiecku, po polsku i po śląsku. Posługiwali się ci nawet najprości ludzie alfabetem bardzo dobrze. W 1891 roku, w wieku 31 lat, wyszła za mąż. Wyszłam za mąż za rolnika Piotra Bramowskiego. Pan Bóg obdarzył nas 5 synami. W ślad wychowania mego nauczyłam synów kochać wszystko, co polskie. Pisała Bramowska w swoich wspomnieniach ocalałych w Księdze Pamiątkowej Pracy Społeczno-Narodowej kobiet na Śląsku. Józefa Bramowska musiała wcześniej pójść do pracy. Wiemy, że na tej gospodarce pracowała jak wszystkie inne dzieci, ale także podjęła pracę zawodową w kopalni, w której wcześniej jej ojciec też pracował, była robotnicą po śmierci ojca. Wiemy, że w kopalniach pracowały całe rodziny, i kobiety, i dzieci. A ona musiała pracować, bo matka była odwrotnie, jakby na jej utrzymaniu. Tak wiemy, że ta rola głowy rodziny na nią właściwie spadła. Może ta ciężka praca, długotrwała praca spowodowała to, że ona wyszła za mąż dopiero w 30 roku życia. Zdążyła tę rolę matki bardzo dobrze wypełnić, bo urodziła kilku synów. Mieli 5 synów. Stanisława, Karola, Pawła, Tomasza i Józefa. Stanisław zginął w czasie I wojny światowej. Tam się wykształcił i zginął w czasie I wojny światowej. Paweł pracował w urzędzie celnym w Bytomiu. Tomasz pracował na kolei, Karol też na kolei, mój ojciec też na kolei. O atmosferze domu Bramowskich, zasadach wychowania dzieci w szacunku do polskich wartości, ojczyzny, wiary, szacunku do rodziny, świadczy list najstarszego syna, który można było zobaczyć w Izbie Pamięci Miejskiego Ośrodka Kultury w miasteczku śląskim. Stanisław pisał w grudniu 1914 roku z Altengrabów. Kochani rodzice i bracia, już drugie święto minęło. Znaczy nie wiem, czy to są święta, czy nie. Wigilię stałem przed tą choinką w tej izbie w kółku moich chłopów. Wspomnieliśmy też na nasze ojczyzny łzami w oczach. Każdy się tuli do mnie jak do ojca, chociaż ja sam jest młody i potrzebuję jeszcze matczynych słów i pociechy. Jak ciężko mi było w tej chwili na duszy. Kochana matko, najtwardszy kamień by musiał zapłakać. Dowiedziałem się też, kochana matko, żeście mieli jechać do Wrocławia, do Karlika. To jest pięknie od was i miłość matki, lecz po drugiej stronie to jest niedobrze. Wy się bardzo szturbujecie, a on jeszcze nie jest długo żołnierzem, to też tego nie było pilno. A dla niego też jest gorzej, bo będzie miał tęsknotę za domem. Jeszcze nam gorzej przyjdzie, lecz wszystko za pomocą boską przejdzie. Ja się spodziewam, że przecież na drugi rok w tym czasie już będzie pokój, lecz jeszcze niepewno. Lecz niech się dzieje wola Boża. Zostańcie z Bogiem aż do wesołego widzenia. Wasz syn i brat Stanisław. Stanisław Bramowski zginął podczas I wojny światowej w październiku 1918 roku. W 1929 roku Bramowska tak opisywała swoją rodzinę. Synowie, 4 było na wojnie światowej i 5, najmłodszy, jako ochotnik na wojnie bolszewickiej. Najstarszy Stanisław poległ jako lotnik na wojnie światowej.
18 października 1918 roku. Cztery jej synowie są żonaci. Mąż jest inwalidą. Każdą niedzielę wszyscy synowie spotykali się, czterech, bo jeden zginął, prawda? Każdą niedzielę to było spotkanie u babci, nie? Wszystkie wnuki zostawały oprezentowane zawsze. Tak samo żony wszystkich synów. Wszyscy się u babci zbierali na święta, tradycyjne dania. Wspaniale wszystko przygotowane, nakryte, bo to wszystko, o to się wszystko starało. Zawsze babcia podkreślała, że nie tyle ona, ile dziadek w to wkładał serce. I to wszystko było przeniesione na nasze rodziny. Była niezwykle energiczną osobą. Sama zajmowała się gospodarstwem i rodziną, a nawet już jako mężatka, ale jeszcze w takim dosyć skromnym zakresie, już tworzyła wokół siebie takie grupy kobiet. Była bardzo wymowna, jak jej wnuczka opowiada. Babcia zawsze umiała dużo i dobrze mówić, zarówno publicznie, jak i w domowych pieleszach. Stąd przypuszczalnie dobrze jej wyszło rządzenie tą szóstką mężczyzn. Gdy przyszło Powstanie Śląskie, synowie jeden po drugim opuszczali dom, a jej działalność patriotyczna od chwili wybuchu wojny światowej narażała ją na nieustanne prześladowanie władz niemieckich. Już w 1914 roku wezwana była do odpowiedzialności za to, że powiedziała publicznie, jako na Górnym Śląsku muszą wybudować wieżę narodową. Po raz drugi aresztowano ją za śmiałe powiedzenie, że to Niemcy wojnę wywołali i że ją przegrają, a Polacy przyjdą na Górny Śląsk, który będzie należał do Polski. Trzymano ją przez 5 dni w areszcie o głodzie. Mimo to dzielna kobieta nie ulękła się. Dała im, jak pisze lakonicznie, należytą odpowiedź i wyszła zwycięsko. Koniec I wojny światowej, ten ruch narodowo-wyzwoleńczy, tworzenie się po prostu tutaj na Górnym Śląsku tego ruchu narodowego, wyzwoleńczego. Pierwsze powstanie śląskie, drugie powstanie, trzecie. Wszystko wskazuje, że trzech jej synów brało udział w powstaniach śląskich. Paweł, który zginął w 1940 roku, Józef i Tomasz. W 1919 roku Bramowska trafiła do więzienia w Tarnowskich Górach pod zarzutem działalności na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Miała wtedy pisać. Dzięki Ci, Panie Boże, za to, że mogę tu siedzieć. Dzięki Ci za tę chwilę odpoczynku. Pierwsze w moim życiu, których nigdy nie miałam, a które mi są tak potrzebne. Dziękuję Ci za czas na modlitwę, od której stale byłam odrywana i nigdy nie mogłam tak, jak chciałam, wznieść duszy do Boga. Jakże dobry jesteś, Boże, żeś mi pokazał, że coś jestem warta, skoro Grenzschutz aż 5 samochodami ciężarowymi po mnie przyjechało i w więzieniu wojskowym pomieściło. Jakże nie być dumną z takiego wyróżnienia. Pasjonaci lokalnej historii piszą, że od maja do lipca 1921 roku Bramowska włączyła się w pomoc w otwartej działalności zbrojnej. Podczas trzeciego powstania śląskiego w jej domu umieszczono magazyn broni dla powstańców. Mieli się tam też ukrywać powstańcy i działacze propolscy. W ruchu powstańczym też była bardzo zaangażowana. Zresztą cała rodzina była zaangażowana. Syn jej, Tomasz, też działał i był powstańcem. Na potrzeby powstania trzeciego powstania śląskiego to już była dosyć okrzepła działalność Józefy Bramowskiej, bym powiedział. Już była taka solidna. Już nie można się było z tej działalności, że tak powiem, wycofać. Stąd też te magazynowanie właśnie tej broni dla powstańców. Żyglina, tutaj, z tej miejscowości, skąd pochodzi Józefa Bramowska, zaangażowanych w powstanie, w trzecie powstanie śląskie, było 64 osoby. Jak na ówczesne Żyglin, to było bardzo dużo.
Czyli to wszystko się nakłada to, że u tej Balmowskiej w domu ileś tam dziesiąt tych karabinów dla potrzeb tej grupy powstańczej była. Także samoistnie to byli ludzie spontaniczni, którzy poszli z sercem, ale też były kadry przygotowane, bo wielu żeglinian było już mocno zaangażowanych w ten ruch narodowo-wyzwoleńczy, tak powstańczy, ponieważ byli zgłoszeni i zarejestrowani w Polskiej Organizacji Wojskowej. A to już był czon powstańców, prawda? To już była ta szpica. To już byli ci ludzie, którzy mieli dowodzić, kierować powstańcami, tymi, którzy poszli spontanicznie do powstania. Nie? Do końca swojego życia Józefa Abramowska angażowała się w ruch kobiecy. Na spotkania zabierała również swoją synową, chcąc w ten sposób pokazać, jak ważne jest kształcenie młodych pokoleń i jak ważne jest przekazywanie im pewnych wartości, pewnych ideałów, zwłaszcza, że to one miały w przyszłości kontynuować zapoczątkowaną przez Towarzystwo Polek działalność. Można śmiało powiedzieć, że pani senator Józefa Abramowska była taką prekursorką walk o prawa kobiet. Była rozpoznawalna również za granicą, wszak pisała do niej sama markiza de Loire-Chardier, przewodnicząca pierwszego posiedzenia kobiet we wschodniej Francji, którego celem była walka o prawa kobiet. Pisała ona tak: my, kobiety alzackie, serdecznie dziękujemy pani Abramowskiej za jej wyrazy sympatii i za jej pouczenia, będące wynikiem długoletniego doświadczenia. Słowa jej przyszły do nas w chwili, gdy podjęłyśmy się wielkiego wysiłku, by zgromadzić wszystkie kobiety wschodniej Francji celem zorganizowania Dnia Kobiet dla zdobycia cywilnych i politycznych praw dla kobiety. Obyśmy mogły, idąc za jej przykładem, wielkiej Polki, walczyć bez załamania się o prawa kobiet i ojczyzny. W 1909 roku 49-letnia wówczas Abramowska została współzałożycielką Towarzystwa Kobiet w Żeglinie. W 1914 roku, podczas Wiecu Kobiet Polskich w Bytomiu, występując jako reprezentantka Żyglina, wygłosiła propolską, patriotyczną mowę. Pisze o tym we wspomnieniach w 1929 roku, zawartych w wymienionej wyżej księdze. Brałam udział w pierwszych wyborach do Koła Polskiego w Berlinie. 9 marca 1914 roku wystąpiłam z wielką mową na wiecu w Bytomiu, w Ulu, w domu związkowym, o potrzebie zbudowania wiedzy narodowej na Górnym Śląsku, za co po raz pierwszy mnie władze pruskie pociągnęły do odpowiedzialności i zwróciły baczne oko na mnie. Na każdym kroku mnie uciskały pod zarzutem szpiegowania. Dnia 7 sierpnia 1914 roku była u mnie rewizja pod zarzutem, żem powiedziała, że Niemcy wojnę wywołały i ją przegrają. Skutkiem tego był na mnie nałożony areszt domowy, a dnia 20 sierpnia byłam prowadzona przez dwóch żołnierzy do Tarnowskich Gór na rozprawę przed sędziego śledczego. Do upadku Niemców jednak zajmowałam się organizacją Towarzystw Polskich. Ona chyba była takim urodzonym mówcą. No, dużo czytała. Przecież realizowała te swoje czytelnicze pasje, działając w towarzystwach kobiet, które między innymi zajmowały się czytelnictwem. No, więc tutaj dawała upust tym swoim możliwościom, mając zasób wiedzy w porównaniu z innymi kobietami, znaczący, cechując się tą elokwencją, jak na tamte czasy zapewne rzadko spotykaną. Wiem, że przy okazji jubileuszu pisały panie z zarządu głównego list do pani Józefy Abramowskiej i przesłały jej w dowód czci i uznania obraz królowej jasnogórskiej, jak pisały, u stóp której uczyłaś się mowy polskiej i z której pomocą dokonałaś wielkiej pracy dla Polski. Niechże cię i nadal ona prowadzi i swą najświętszą opieką otacza. To jest fragment właśnie tego listu, który wystosował Zarząd Główny Narodowej Organizacji Kobiet do pani Józefy Abramowskiej. Jednym z zadań była działalność też dobroczynna między innymi.
I kobiety, które były skupione w tej organizacji, no, śpiewały pieśni patriotyczne, deklamowały wiersze patriotyczne. Dla mnie, jako właśnie dla mieszkanki rodowitej tutaj miasteczka śląskiego, ale przede wszystkim jako dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w miasteczku śląskim, ten aspekt jej działalności jest oczywiście bardzo ważny. Józefa Bramowska z całą pewnością była osobą, która potrafiła znaleźć drogę do serc górnoślązaczek swoim doświadczeniem życiowym, a także zamiłowaniem do polskiej tradycji, do lokalnej tradycji, wzbudzała olbrzymi podziw i szacunek. Osoby, które miały okazję ją poznać czy też z nią współpracować, podkreślały, że była świetną mówczynią. Nawet jeżeli mówiła o sprawach poważnych, politycznych, to starała się to robić w sposób prosty, tak aby być zrozumianą dla każdego. Bardzo często wtrącała również do swoich przemówień różne dowcipne określenia. Była przy tym osobą niezwykle skromną, a należy pamiętać, że dwukrotnie sprawowała mandat. Bramowska dwukrotnie została wybrana na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Była senatorem drugiej kadencji w latach 1929-1930. Ślubowanie złożyła 30 grudnia 1929 roku. W roku 1935, w wieku 75 lat, została senatorem czwartej kadencji. Ślubowanie złożyła 27 lutego. Reprezentowała bezpartyjny blok współpracy z rządem. Józefa Bramowska została wybrana na dwie kadencje Senatu. I to też było bardzo ciekawe, dlaczego taka kobieta, patriotka, których po prostu w owym czasie tych patriotów było wielu, a ona akurat znalazła się w tym gronie wśród tej elity, tej najjaśniejszej Rzeczypospolitej ówczesnej, prawda, tej elity, że została dwukrotnie senatorką. W Senacie Bramowska była postacią charakterystyczną przede wszystkim ze względu na pochodzenie i strój śląski. Była też jedyną senatorką, która miała tak liczne potomstwo. Patrząc na zdjęcia jej, rzeczywiście mogłabym powiedzieć, że na przykład jej strój regionalny to był ewidentnie PR-owski, byśmy powiedzieli tym językiem. Ona czuła to, że jest związana ze stanem chopskim. Rok 1935 to ważny czas w życiu Bramowskiej, nie tylko ze względu na Senat. 10 marca 1935 roku świętowała 75. urodziny. Urodziny świętowano w Żyglinie i w Katowicach, gdzie odbyła się wielka, oficjalna uroczystość z tej okazji. Nowiny donosiły w publikacji z uroczystości w Żyglinie. Mała wioska rzucona opodal miasteczka w ubiegłą niedzielę ożywiła się, gdyż ze wszech stron Śląska zaczęły przybywać delegacje, aby złożyć hołd tej, którą lud śląski, a ściślej mówiąc kobieta śląska, wybrała jako swoją reprezentantkę w Senacie. Zbyteczne wspominać o nazwisku, gdyż znają Śląsk pod szczerym przydomkiem Nasza Starka. 11 marca w Katowicach, w auli Śląskich Zakładów Technicznych, odbyła się akademia z okazji 75. urodzin Bramowskiej. Uczestniczył w tym wydarzeniu wojewoda śląski Michał Grażyński i wicewojewoda Tadeusz Saloni. W 1935 roku Bramowska była także na audiencji u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyjechała na wschód, gdzie według niepotwierdzonych informacji ukryła wszystkie swoje dokumenty. Nieżyjąca już wnuczka Aniela Machura wspomina. Pamiętam również z notatek mojego świętej pamięci ojca, że do Żyglina wróciła 29 września 1939 roku i ukryła się na uboczu wioski. 30 września wrócił ze szpitala mój ojciec w stanie niewyleczonym. Późno wieczorem tego dnia wróciła babcia. Następnego dnia, czyli 1 października o 4:15, zawitało gestapo i nałożyło na moją babcię i ojca areszt domowy. Ja z matką wróciłyśmy do domu również w dniu 1 października 1939 roku, a mój brat 31 grudnia 1944 roku.
Kontrole okupanta, szczególnie gestapo, były bardzo częste i uciążliwe, szczególnie w późnych godzinach wieczornych. Jedyną szansą przed aresztowaniem babci to położenie się do łóżka, symulując ciężką chorobę. W łóżku przebywała aż do śmierci. Zmarła 24 października 1942 roku w wieku 82 lat w rodzinnym Żyglinie, gdzie spoczęła na miejscowym cmentarzu. Dzięki uprzejmości rodziny jesteśmy w posiadaniu prawdopodobnie ostatniego zdjęcia naszej starki wykonanego w 1942 roku przy domu. Za zasługi dla Polski została odznaczona m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wnuczka Aniela pisze. Pogrzeb odbył się 27 października 1942 roku przy licznym udziale miejscowej i zamiejscowej ludności, w tym również esamanów i licznych donosicieli. Obrzędy pogrzebowe były bardzo skromne, nie użyto ani słowa w języku niemieckim, polski był zabroniony, bez mowy pożegnalnej. W czasie modlitwy spuszczono trumnę mojej babci do grobu na wieczny spoczynek. Więc to naprawdę wyjątkowa postać, zważywszy, że była to kobieta. Wtedy w ogóle w Sejmie czy w Senacie no, kobiet było bardzo niewiele. Także to tym bardziej po prostu świadczy o tym, że była to naprawdę nietuzinkowa osoba. Świetnie wychowała swoich synów. Pamiętam, że czytałam też fragmenty listów, które pisali jej synowie z frontu, z okresu I wojny światowej do matki. Darzyli ją naprawdę ogromną czcią, także to wszystko po prostu powoduje, że no postać naprawdę warta zapamiętania i propagowania, nie tylko w środowisku lokalnym. Myślę, że wspominając Józefę Bramowską, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że potrafiła budować ruch kobiecy na Śląsku, że potrafiła przekonywać kobiety do wyjścia z domu, do działania społecznego, także politycznego. Nawet jeżeli nie miały takiej świadomości, to szły za głosem swojej liderki. Fascynowała mnie swoją osobowością. Kobieta pochodząca z niewielkiej miejscowości, jaką jest Żyglin, bardzo otwarta dla ludzi, nieprawdopodobnie udzielała się społecznie. Dwa razy zasiadała w Senacie Rzeczpospolitej, także naprawdę zupełnie niezwykła postać, o której nie wolno zapomnieć. I im bardziej poznawałam postać pani senator Bramowskiej, tym bardziej wiedziałam, że jest to naprawdę postać niezwykła, o której mieszkańcom miasteczka Żyglina, Śląska nie wolno zapomnieć. Szukanie śladów kobiecych, szukanie śladów politycznych i tu znakomitym przykładem jest Józefa Bramowska w archiwach śląskich, ale nie tylko, jest szalenie trudne. Dlatego rekonstrukcja postaci, które powodowały, że dziesiątki tysięcy kobiet zmieniało swoje nastawienie do działalności w sferze publicznej, jest dziś po prostu naszym obowiązkiem. Józefa Bramowska jest jednym z pozytywnych, znakomitych przykładów takiej działalności. Należy jej się nie tylko filmowy pomnik, ale taki pomnik pamięci w edukacji regionalnej. Po prostu bardzo mi, ale to bardzo mi było miło, że to, co ona robiła, nie poszło w zapomnienie, bo wszystkimi dziedzinami kobiet się interesowała. Naprawdę była pierwszą może feministką w tym dobrym słowa znaczeniu.